Mówię amen na to, co powiedziałaś, bo to tu przyjechałem. Przyjechałem, żeby być z wami, żeby być z Norbertem. Dostałem dużo więcej. Dostałem dużo więcej. Żonę zapomniałeś. Wiecie co? Ja też wam powiem. Facet nie potrzebuje kobiety. Mężczyzna nie potrzebuje żony. Mężczyzna potrzebuje żonę z nieba. Reszta to jest dziadostwo. Stycznia 2017 roku. Agata zaprosiła mnie do tego, żeby grał w grupie uwielbienia. Przyjąłem to. Przyszedłem z pewnym potencjałem doświadczenia i pewnym... z pewnym perfekcyjnym podchodzeniem do nagrań. Na przykład kiedyś pożyczyłem gitarę po to, żeby 4 dźwięki nagrać, żeby konkretnie zabrzmiało tak, jak miałem w głowie. Konkretny model gitary. A mój kolega potem w postprodukcji tego w ogóle nie wyłuskał i nie było tego słychać. Wtedy pamiętam, przeklałem to, co umiem, przeklałem wszystko to, co dobre, na poczet tego, żeby uwolnić życie. 3 tygodnie później słyszałem aniołę na bożeństwie. Michał, też słyszałeś. Kilkadziesiąt małych takich głosów aniołskich. Ale nie wycofałem się. Parę tygodni później, miesięcy później, Agata mówi, czemu nie śpiewasz? I dała mi mikrofon. Zacząłem śpiewać. Do dzisiaj. Wzrosłem w Kościele. Dzięki wam. Dzięki temu, co zrobiliście. Dziękuję wam, moi rodzice. Wzrosłem. Dziękuję ci, Norbert. Dziękuję wielu z was. Dlatego, że teraz bardzo odważnie marzę. Od roku, od pół roku odważnie idę za swoimi marzeniami. Przypłaciłem to zdrowiem, przypłaciłem to bardzo dziwnymi uczuciami. Powiem wam, gardzenie małymi początkami to jest poniżenie. Pamiętam, jak zdecydowałem, że będę śpiewał i grał publicznie. Było mi bardzo źle, ale nie wycofałem się, po prostu poszedłem za tym. Bo ja pragnę stać na scenach i śpiewać ludzi, bo mam złość i gniew na tą muzykę, która tutaj jest, na muzykę chrześcijańską, jaka jest w tym kraju i w ogóle na muzykę, na to, co diabeł robi z muzyką, to, co zrobił. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, spełniło się jedno z moich marzeń i padła pewna warownia, którą miałem. Warownia polegała na tym, że jeżeli znajdowałem się w miejscu, gdzie ludzie grali, byli muzycy, których uważałem za lepszych od siebie, to ja byłem sparaliżowany strachem i bałem się wyjść i zagrać czy zaśpiewać. A parę dni temu stałem na scenie, nie zasłonięty klawiszem, ale za dobre pieniądze z przodu i śpiewałem do mikrofonu, mając za sobą z tyłu jednych z najlepszych jazzmenów, jakich w tym kraju mamy. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyłem, że Bóg mówi przez pragnienie. A jak byłem mały, pragnąłem stać na scenie, śpiewać do ludzi. Diabeł próbował mnie okłamać, że jestem za stary, mam 37 lat, za późno na karierę i inne bzdety. Ale zaraz coś wam powiem, co odkryłem ostatnio na temat diabła. To jest szok, nie? Chcę cię bardzo zachęcić do tego, żebyś nie bał się realizować marzeń. Podstawowym głosem Boga do człowieka, jak jest tutaj nauczanie, fundamenty, tam są płyty, to jest pragnienie. Nie zabijaj pragnienia.
Zrób ten skok wiary i uwierz w pragnienie i realizuj odważnie pragnienie. Wiecie co, w mojej głowie teraz się zrobiła przestrzeń na to i więcej strategia, jak mam dalej działać. Bo się odważyłem. Odważyłem się. Ja tu od 7 rano grałem kiedyś w takim miejscu, gdzie mi wiszą 5000. Grałem tutaj od 7 rano do godziny 17. Przygotowywałem się po to, żeby wieczorem zagrać 2 godziny koncert. Traciłem głos. Nie umiałem w ogóle, ale sparłem. Poszedłem się wyżygać i wracałem na siłownię. Nie bałem się. Czułem się jak debil. Ale teraz w czwartek zaśpiewałem koncert. Z przodu stałem i zaśpiewałem. Będą stadiony. Mam zamiar wjechać na rynek muzyczny polski, europejski, światowy z taką jakością, że się w pale nie mieści, bo mam gniew. I nie mam zgody na to, co się dzieje tutaj. Ja tak śpiewam, że się w pale nie mieści. Teraz, w czwartek. Miałem 16 lat. Siedziałem sobie, zamykałem się po szkole. Mając 16 lat, zamykałem się i sobie śpiewałem na pianinie i grałem i tak sobie marzyłem. Boże, ja bym wolał... Boże, wtedy jeszcze Boże taki zewnętrzny, zaoczny Boże. I ja sobie myślałem wtedy, ja bym wolał zamiast gry na gitarze, tego poczucia rytmu i grania na pianinie na przykład śpiewać świetnie, nie? Wtedy tak marzyłem. A dzisiaj w ogóle dostaję, słuchajcie, idę odważnie, ryzykuję w wierze. Duch Święty mi daje strategię, ale dopiero kiedy robię krok. Dostałem człowieka z nieba, dostałem człowieka, który mnie ostatnio tak przeciągnął, że aż musiałem na chwilę pójść do Artura, bo tutaj mieliśmy próbę. Ponieważ podszedłem niepoważnie do sprawy. Myślałem, że znam te utwory, natomiast trzeba było się po prostu przygotować, a ja się nie przygotowałem. Ale on we mnie wierzył. I on po prostu powiedział, no stary, ty masz talent, ja puściłem ciebie różnym ludziom, wolę z tobą grać, bo ty śpiewasz z serducha. Ja mówię, wiele mi jest powierzono i teraz wiele się ode mnie wymaga. Ja mówię, ja chcę. Ja po to tu przyjechałem, po to, żeby być z wami i żeby rozwalić system. Też wam teraz powiem, co ja wczoraj odkryłem. Bo nie pasowała mi jedna rzecz. Skoro mamy diabła pod stopami, skoro bitwa jest wygrana, to dlaczego my jakieś nie z krwią i z ciałem toczymy bój, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich i tak dalej. I później dlatego weźcie całą zbroję, abyście mogli zgasić wszystkie pociski złego. Mówię, no skoro jest wojna wygrana, to jaka bitwa? I odkryłem, że to słowo bój, ono oznacza zapasy przepychanki. Albo potrząsanie. Zapasy przepychanki. Nie ma wojny żadnej. Diabeł jest pod stopami. Nie toczymy, dlatego nie toczymy przepychanek przeciwko ciału krwi, ale przeciwko dzierżawcom świata ciemności. Tak jest w tłumaczeniu oryginalnym. Przeciwko początkowym, duchowym złościom i duchowym złością. I potem Paweł mówi, żebyśmy wzięli całą zbroję, żebyśmy mogli dać opór w dzień zły. Ale to jest najlepsze. Nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli, żebyście mogli wszystkie strzały ogniste owego złośnika zgasić. Jest pewien taki thriller tutaj, jakaś taka dramaturgia, zgasić wszystkie pociski złego. A tam jest napisane, że by zgasić wszystkie ogniste strzały onego złośnika, mozolnego, ciężkiego, przykrego, będącego w złym stanie, łajdackiego niegodziwca. On nas tylko okłamuje. On nie ma żadnej mocy. Ja tego doświadczam. I powiem wam świadectwo z wczoraj. Moja żona dostała czarami. Odeszła od stołu i bardzo się źle się czuła. Ja wiedząc już, kim jestem, stanąłem, nie mówiłem dużo, powiedziałem tylko tyle. Diable, bardzo mnie zdenerwowałeś. Wąt z tego domu. Nie będziesz dotykał mojej żony. Wycofuj się z mojego domu. Kilka sekund później w zupełnie innym stanie kobieta. To jest kłamca. To jest cholerny kłamca. Złośnik, niegodziwiec, łajdacki, obelżywy, będący w złym stanie. Nie ma żadnej wojny. Bitwa jest wygrana. Ma się działać pod stopami. A ja tego wczoraj doświadczyłem po raz pierwszy jak nigdy. I powiem wam jeszcze na koniec, że 80% mojego bycia w kościele, zaangażowania się w służby, to była religia. I próba zasłużenia na akceptację i tak dalej. Ale dziś jest serce i w ogóle jest ogień. Dziękuję.
Dziękuję.